25 maja MKS Limanowia-Szubryt na własnym stadionie pokonuje trzecioligowy Poprad Muszyna. Spotkanie było półfinałem Pucharu Polski na szczeblu nowosądeckim. Limanowia zwyciężyła 1-0 po strzale w 6 minucie Dawida Basty. Następnie gospodarze cały czas atakowali, jednak nieskutecznie. W drugiej połowie na boisku zrobiło się bardzo nerwowo. Byliśmy świadkami bardzo ostrej i brutalnej gry. O dziwo, sędzia spotkania Andrzej Potoniec nie reagował na brutalne faule ze strony gości. Finał odbędzie się 1 czerwca. Limanowia zmierzy się z wygranym ze spotkania między Glinikiem Gorlice a Libaniem Maniowy. Spotkanie to wynikiem 4-0 wygrał Lubań. Każdy swego! Krótkie krycie, każdy swego! Nie ma strefy! Nie ma strefy!